Cześć, witajcie, z tej strony Marcin. Recenzję obudowy Thermaltake Core V21 widzieliście już jakiś czas temu. Wielu z Was pozytywnie wyraziło się o obudowie, o jej konstrukcji, o przemyślanej konstrukcji, o funkcjonalności. Natomiast dzisiaj pokażę Wam to, o czym mówiłem w recenzji m.in., czyli o rozszerzaniu możliwości chłodzenia tej obudowy. Po prostu łatwa instalacja wentylatorów chłodzeń wodnych. Zobaczycie to dzisiaj w tym filmie jako taką ciekawostkę, uzupełnienie recenzji. A ceny tej obudowy i akcesoriów Thermaltake'a sprawdzicie w opisie filmu. Zaczynamy! Recenzję obudowy Thermaltake Core V21 widzieliście już jakiś czas temu, natomiast miałem też dokładnie Wam pokazać system rozbudowy wentylatorów chłodzeń wodnych. Jest to bardzo prosty system, za chwilkę zobaczycie wnętrze obudowy. Natomiast jeśli chodzi o ten system, to składają się na niego cztery takie prowadnice, które są w zestawie. Dokupić sobie można jeszcze tego więcej, gdyby było potrzebne, a może się przydać. Do czego już Wam pokazuję. Na początek pozbędziemy się paneli. I dobrze, widzimy już wnętrze. Moi drodzy, standardowo na wyposażeniu tej obudowy jest jeden wentylator, duża jednostka znajdująca się tutaj z przodu, jak widzicie. Kolejne miejsce na wentylator jest tutaj z tyłu. Tu już jest wentylator niestandardowy Thermaltake Ring, który został tutaj dołożony osobno. Nie jest on sprzedawany w zestawie z tą obudową. I tutaj możemy założyć 120 lub 140, tu jest 120. Mamy też dwa miejsca na wentylatory na spodzie obudowy. No właśnie tutaj, gdzie jest miejsce na porządkowanie okablowania. Natomiast jeśli chcemy rozbudować sobie system chłodzeń, to mamy bardzo prosty i bardzo funkcjonalny system. Mianowicie widzicie tutaj na bokach takie nacięcia i na górze już Wam pokazuję, jak to działa. Bierzemy sobie prowadnicę, tutaj z przodu też są odpowiednie otworki. Trafiamy w taki otworek, następnie zahaczamy. Drugi na miejscu, moi drodzy. Zobaczcie, mamy już gotowy stelaż, gdzie możemy sobie przykręcić w tym momencie dwie 120 lub na przykład jakąś chłodnicę chłodzenia wodnego, czy jakiś nawet system wentylatorów, jak chcemy. Dowolnie możemy sobie z tym kombinować, tak więc możemy mieć tutaj taką szynę i możemy też mieć drugi zestaw po drugiej stronie. Tak więc wtedy by to tak wyglądało. Jedno co tutaj przeszkadza, moi drodzy. Jak widzieliście, mamy trzy panele, dwa są bez szyby, jeden jest z szybą. Jeśli chodzi o te bez szyby, to zobaczcie, wchodzą bez problemu, obudowa się zamyka. Natomiast panel z szybą ma tutaj troszeczkę tą pleksę bardziej wystającą i już niestety, jak sobie damy te prowadnice, to nam to leży po prostu na tym i ten panel się troszeczkę pręży, więc ciężko to wszystko zamknąć. Dlatego na panelu z szybą nie damy tych prowadnic, czyli możemy je dać sobie na przykład po lewej i prawej, na górze i prawej, na górze i lewej. Demontaż jest również dziecinnie prosty, ponieważ mamy blokadę, to samo z siebie nie wypadnie, ale podnosimy do tyłu i już jest nasze. To samo możemy oczywiście zrobić na boku obudowy i zamocować sobie chociażby wentylatory tak, żeby chłodziły dodatkowo naszą kartę graficzną czy inne podzespoły. Tak więc system prosty, system genialny. Według mnie jedna z największych zalet tej obudowy. Poza tym, że zalet ma mnóstwo. Jeśli chcecie sobie przypomnieć, to zapraszam do pełnej recenzji tej obudowy. Jest naprawdę obszerna. A obudowa jak najbardziej warta polecenia. Powiem Wam, że z tych małych obudów jest to najlepsza obudowa, jaką kiedykolwiek miałem i na pewno długo nikt jej nie zagrozi. Przy okazji ceny tej obudowy macie też w opisie filmu. Zapraszam Was też na mojego Facebooka oraz zaglądajcie często na kanał. Pozdrawiam Was, cześć!